Czym kuruje twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym kuruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Pieśń nad pieśniami 5.9. Oblubieniec i oblubienica. Salomon jest autorem trzech ksiąg następujących po księdze psalmów. W pierwszej z nich, księdze przypowieści, Salomon używa tytułu Pan. W drugiej księdze kaznodziei mówi o Bogu, ale w trzeciej pieśni nad pieśniami używa jedynie zaimka On. Jednak w nich wszystkich Salomon mówi o tej samej osobie, o Panu Bogu, Jahwe Elohim, którym jest Jezus, nasz Pan. Pieśń nad pieśniami otwiera zdanie: niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Tutaj imiona Jahwe, Pan, ani Elohim, Bóg, nie byłyby odpowiednie. Głównymi osobami w pieśni nad pieśniami są On, czyli oblubieniec, Ona, czyli oblubienica, oraz córki jerozolimskie. Córki jerozolimskie zadają cytowane na początku księgi pytanie. Chcą wiedzieć, dlaczego oblubieniec ją adoruje. Oblubienica jest prześladowana z powodu przywiązania do swojego umiłowanego. Mimo wszystko wytrwale pragnie być z nim. Przez swą wytrwałość oblubienica udowodniła, że prześladowania nie umniejszają jej miłości do niego. Była bita, raniona i poniżana. Pieśń, 5 rozdział, 7 werset. A mimo to nadal ma jedno pragnienie – być z nim. Taka miłość i lojalność wobec Pana nie pozostanie niezauważona. Córki jerozolimskie były zaintrygowane, po pierwsze jej wyjątkową urodą, gdyż nie była ona po prostu piękna, ale była najpiękniejsza wśród kobiet. Zauważmy, że ten sam pisarz, Salomon, mówiąc o pięknie fizycznym, stwierdza, że wdzięk jest zwodniczy, a piękno próżne, lecz pobożność jest pięknem, które należy chwalić. Przypowieści 31 rozdział 30 werset. Po drugie, były pod wrażeniem jej prawdziwego oddania dla jej ukochanego. Co ludzie zauważają w nas? Przywiązanie do bogactwa czy gotowość do cierpienia dla Chrystusa? Czy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem jest warta utraty wszystkich rzeczy? Niech nasze życie będzie takie, aby inni chcieli poznać naszego ukochanego Pana.